Witajcie w filmie edukacyjnym Praca z napięciem. Pomoże on Wam zapoznać się z czterema efektywnymi ćwiczeniami, które służą rozładowywaniu napięcia i zwiększaniu koncentracji podczas warsztatów grupowych. Pamiętajcie, że te ćwiczenia mają na celu nie tylko rozładowanie napięcia, ale także zwiększenie koncentracji i gotowości do pracy warsztatowej. Zapraszamy do oglądania i nauki. Ćwiczenie. Złap mnie. Ćwiczenie ma na celu rozładowanie napięcia przez ruch i śmiech w relacji z drugą osobą oraz podniesienie koncentracji, gotowości do pracy warsztatowej w dalszym ciągu szkolenia. Ćwiczenie może być realizowane tylko w parach. Dobór w pary jest dowolny. Opcja to praca w parach z obserwatorem. Jednak wtedy nie jest realizowany dla wszystkich osób cel koncentracja i skupienie oraz rozładowanie. Napięcia. Uczestnicy umawiają się, kto jest osobą A i osobą B. Osoba A trzyma dłonie przed sobą rozstawione w odległości około 30 cm. Osoba B ma za zadanie przesunąć swoją dłoń pomiędzy dłoni osoby A i nie dać się złapać. Zamiana osób następuje od momentu pierwszego chwycenia przez osobę A osoby B, moment realizacji zadania przez nią. Prowadzący zaprasza do kilka rund zmian. Zachęca uczestników do szybszego działania, zapobiegania i łapania się nawzajem. Ćwiczenie ma właściwości pobudzania śmiechu i radości, niezależnie od sytuacji, w jakiej zostaje zastosowane, o ile uczestnicy w ogóle rozpoczną to działanie, włączenie się w ćwiczenie jest niemal pewne. Uczestnicy są skoncentrowani na wyniku. Na szybkości reakcji, na sobie i drugiej osobie i te różne rodzaje obciążeń powodują, że nie kontrolują aspektu śmiechu, zabawy, które się po prostu wydarza między nimi i poza ich uwagą rozładowuje napięcie. Ćwiczenie angażuje łatwo i mocno. Nie należy go zbyt szybko przerywać, by nie utracić zaangażowania uczestników. Z reguły trwa w pełnym zaangażowaniu 3 do 5 minuty i wtedy warto zmienić składy par lub przerwać ćwiczenie dla całej grupy. Efektem końcowym jest obniżenie napięcia, rozluźnienie poprzez śmiech, oddech dotlenienie, podniesienie koncentracji nad pracą warsztatową, zwiększenie gotowości do dzielenia się przeżyciami, usunięcie wewnętrznej przeszkody niewypowiedzialnego emocjonalnego napięcia, blokady, bądź jej wyraźne zmniejszenie. Ćwiczenie może być wielokrotnie powtarzane. Uczestnicy lubią je. Może ono być stosowane NP po zakończeniu jakiegoś etapu pracy lub w każdym bloku szkolenia. Ćwiczenie, piątki. Ćwiczenie pomaga uzyskać rozluźnienie potrzebne przed rozpoczęciem pracy lub przed kolejnym etapem warsztatu. W każdej innej sytuacji działa po prostu rozluźniająco. Ułatwia też nawiązywanie relacji. Uczestnicy poruszają się w sali swobodnie, wchodzą w kontakt wzrokowy, zbliżają się do siebie i przybijają piątki, uderzają otwartą dłonią o dłoń osoby wybranej do spotkania, następnie przechodzą do kolejnej osoby w grupie i tak aż do dokonania spotkania ze wszystkimi. Wariant B. Osoby uderzają obiema dłońmi na raz. Ćwiczenie budzi dużo radości, swobody, rozluźnia. Prowadzący powinien zachęcać uczestników do używania możliwie dużej energii w spotkaniu dłonią z drugą osobą, a także do wydawania dźwięków towarzyszących uderzaniu dłońmi o siebie, do szybkiego zmieniania par w spotkaniach, a także proponować modyfikacje ćwiczenia, o ile jest potrzeba w grupie. Modyfikacje polegają na zamianie części ciała, przy pomocy których następuje powitanie, np. Na, na ramiona, łokcie, łydki, stopy, plecy głowy itd., tak jednak z uważnością na dynamikę grupy, w taki sposób, by osoby nie miały możliwości przekraczania swoich granic w wyniku realizacji instrukcji oraz stopniowo, by nie przekroczyć możliwości grupy. Ćwiczenie, tupanie, Ćwiczenie na wypadek zauważenia napięcia w grupie. Uniwersalne i proste w użyciu niezależnie od wielkości grupy. Zapraszamy grupę do powstania. Prosimy o możliwie silne tupanie nogami na przemian prawą i lewą stopą. Uderzanie bardziej piętami i zewnętrznymi bokami stopy niż palcami i obserwowanie wrażeń w ciele. Można przejść do uderzania w ziemię obiema stopami na raz, jeśli warunki na to pozwalają. Prowadzący powinien zachęcać do zwiększania i zmniejszania częstotliwości. Siły tupania oraz do modyfikacji w czasie ćwiczenia na przykład. Dodaj do tupania klaskanie. Ponownie przyspieszaj i zwalniaj. Zastąp klaskanie uderzaniem w klatkę piersiową i wydawaniem dźwięku aaaa. A, a, a. Uderzanie powinno następować niezbyt silnie, trzema złączonymi palcami kciukiem wskazującym i serdecznym. W pierwszej części ćwiczenia uczestnicy wykonują je osobno każdy po swojemu. W drugiej części uczestnicy wykonują tupanie, klaskanie i uderzanie w tempie narzuconym przez prowadzącego razem, synchronicznie do uzyskania jednego rytmu tupania. W trzeciej stają w kręgu i tupią marszowo razem synchronicznie. Wolniej, wyraźnie i dłużej zwalniając wspólnie aż do zatrzymania. W czwartym mogą do tupania dodać ruchy jakby strzepujące z ubrania kurz. Równocześnie tupiąc strzepują kurz z rąk klatki piersiowej, miednicy i nóg, każdy swojego ciała. Ćwiczenia mają uniwersalny charakter. Działają w każdej grupie, o ile uczestnicy zostaną umiejętnie w nie wprowadzeni i zaproszeni. Prowadzący powinien unikać objaśniania prawdziwego celu, Jakim redukcja napięcia? I zachęcać do zabawy, eksperymentu i obserwowania przez uczestników zmiany stanu, śmiać się i bawić razem z innymi, pomagając im tym samym uwalniać się od napięcia. Ćwiczenie. Ha! Ćwiczenie pomaga w uzyskaniu szybkiej ulgi w napięciu. Można je wykonywać niezależnie od wielkości grupy, w rozproszeniu na sali, albo w kręgu, w podgrupach, trójkach i parach, w ten sposób, że jedna osoba realizuje ćwiczenia, a inna, inne dopinguje, wprowadza korekty do ruchu, robi ćwiczenie z tą osobą w całości lub w części po to, by pomóc jej w realizacji zadania, również być świadkiem, co samo w sobie jest pomocne. Należy zwrócić uwagę na wygodne buty, osoby w szpilkach, na wysoki w takich mogą mieć trudności i powinny wykonywać ćwiczenie ostrożnie bądź z niego zrezygnować. Kobiety w ciąży nie powinny wykonywać tego ćwiczenia, podobnie osoby o innych dolegliwościach cielesnych czy problemach z równowagą i dużą nadwagą. Uczestnicy stają w lekkim rozkroku, unoszą się na palcach stóp, jednocześnie unosząc ręce do góry możliwie wysoko, wyprostowują całe ciało. Robiąc głęboki wdech, następnie zatrzymują się w tej pozycji. Następnie energicznie opuszczają całe ciało do możliwie głębokiego przysiadu, jednocześnie wydając dźwięk HA i klaszcząc na koniec dłoni o podłogę, zatrzymują się w tej pozycji końcowej na chwilę, po czym ponownie unoszą się powoli robiąc wdech aż do pozycji wyjściowej i zaczynają od nowa całe ćwiczenie. Powtarzamy całą sekwencję dwie do trzy razy, uważając, czy nie pokazały się zawroty głowy i inne symptomy z ciała. Sprawdzamy samopoczucie uczestników po ćwiczeniu, przed przejściem dalej, by przekonać się o ich gotowości, a także by nie wzbudzać świadomość zmiany stanu. Ćwiczenie liczący krąg. Ćwiczenie ma na celu zaangażowanie uczestników w uwalnianie napięcia. Grupa staje w kręgu. W pierwszym etapie prowadzący zaprasza do odliczania kolejnych cyfr przez kolejne osoby stojące obok siebie, kolejno jak stoją w kręgu. Mają odliczać coraz głośniej, zaczynając od szeptu. Ćwiczenie to ma się odbywać tak długo, jak to możliwe. Kolejne osoby powinny podnosić ton głosu zauważalnie, ale nie nadmiernie, tak, by natężenie odliczania w kręgu narastało powoli. Zadaniem prowadzącego jest sprawić, by grupa nie przeszła za wcześnie do maksymalnego poziomu głośności, bowiem może to spowodować za szybkie zakończenie ćwiczenia i nieosiągnięcie rozładowania w wystarczającym stopniu. Warto też dopingować osoby mające trudności w głośnym liczeniu. Jak te trudności przekraczały w grupie, razem z innymi przy świadkach. Ćwiczenie dąży do tego, że na końcu osoby intensywnie emocjonalnie wykrzykują liczebniki. Drugi wariant ćwiczenia, Grupa w kręgu powoli skanduje w jednym tempie jedno słowo liczy. Coraz głośniej można do tego klaskać, aż do osiągnięcia granicy osiągalnej głośności. Wariantem trzecim może być powtarzanie jednego lub kilku słów coraz głośniej. Istotą tej pracy jest to, by wyrzucić jak największą ilość energii i o ile to może być pomocne, warto zamienić. Liczebniki na istotne dla uczestników słowa związane z uwalnianiem napięcia. Nie ma więc właściwie znaczenia, jakie słowa są wypowiadane. Liczenie jednak pozwala łatwiej uchwycić strukturę. Daje szkielet i pomaga się skupić na aspekcie coraz głośniejszego mówienia krzyczenia. Ćwiczenie z założenia nie jest omawiane i ma funkcję obniżania napięcia, stanowi przerywnik. Jak każde jednak w pracy z grupą stanowić może okazję do przeanalizowania trudności w realizacji, odnalezienie ich przyczyn, wyciąganie wniosków w kierunku zmian. Ćwiczenie śpiewający krąg. Ćwiczenie rozluźniające o łagodnym charakterze. Grupa staje w kręgu, uczestnicy stoją możliwie blisko siebie, mogą się obejmować czy dotykać ramionami. Można ćwiczenie wykonywać również w rozproszeniu na sali, a także w dwójkach, trójkach podgrupach. Przed wykonaniem zadania zaproś grupę do wykonania trzech głębszych oddechów i koncentrację uwagi na ziemi, podłodze. Pod stopami. Uczestnicy mogą się chwycić rękami w pół, za dłonie lub inaczej, o ile chcą. Rozpocznij wydawanie dźwięku "a-a" do dowolnej wysokości na wdechu i utrzymuj go możliwie długo, powoli wydychając powietrze. Zademonstruj, o co ci chodzi i pierwszy przyjmij ryzyko ekspozycji i oceny, by ułatwić to innym. Zaproś pozostałych, by robili to samo, nabierając powietrza, kiedy uznają, zaczynając i kończąc dźwięk po prostu jak im wychodzi. Chodzi o wydawanie niezbyt głośnego, a jednak ciągłego dźwięku przez cały krąg, tak by dźwięk płynął nieprzerwanie i tworzył, przyjazną, wspierającą, odprężającą atmosferę. Krąg śpiewający w ten sposób prawdopodobnie odkryje przyjemność i ulgę w byciu w ten sposób i będzie kontynuował śpiew stosunkowo długo i nie należy mu przerywać w intencji pogłębienia oddania napięcia. Śpiew zakończy się samoczynnie, kiedy napięcie w kręgu obniży się na tyle, by móc rozluźnić się i przestać śpiewać, opuścić krąg. Jest to moment do podjęcia kolejnej aktywności bądź zaproponowania przerwy. Bezpieczne miejsce na ziemi. Wizualizacja mająca na celu przywołanie wspierającego stanu psychofizycznego potrzebnego w sytuacji napięcia. Nadaje się do realizacji w każdych warunkach i w każdej grupie właściwie stanowi pracę indywidualną. Choć nadaje się do omawiania i poszukiwania wskazówek w obszarze pracy z napięciem i odnajdowania stanu zasobnego. Usiądź wygodnie, weź kilka głębokich oddechów, rozluźnij się jak to tylko możliwe, pozwól czasowi płynąć. Przypomnij sobie taki moment w życiu, kiedy czułeś się bezpiecznie, wygodnie, komfortowo, przyjemnie. Gdzie to było, zobacz, poczuj, usłysz, to co jest w tym miejscu tak jakby to było teraz. Przenieś się tam i doświadczaj tej sytuacji, w tej chwili co tam się dzieje. Kto tam jest? Co ty tam robisz? Jak się zachowujesz? Jak się zachowujesz jaka jest temperatura? Jaki dźwięk? Jak się czuje twoje ciało? Jakie są twoje myśli? Jakie emocje? Co jest takiego charakterystycznego w tym miejscu i tej sytuacji? Poczuj ten stan, dobrostan, to rozluźnienie, ten spokój, tą swobodę. Zauważ jak twoje ciało opuszcza napięcie. Zatrzymaj się w tym stanie teraz i oddychaj po prostu. Zdaj sobie sprawę jak niewiele trzeba było do zmiany w twoim stanie, do zmniejszenia napięcia, które towarzyszyło nam wcześniej, lub do polepszenia twojego stanu po prostu. Zauważ jak łatwo możesz sięgać do tego miejsca na ziemi i zmieniać swój stan w ten sposób. Wystarczy zaobserwować tę potrzebę i przenieść się do tamtego miejsca, skoncentrować uwagę na jego aspektach, przywołać je z pamięci i pozwolić sobie na bycie w tym stanie. Jak to może zmieniać Twoją codzienność, Twoje życie?